Gra rozpoczyna się od pijackiego monologu Zoltana. Decydujące o losach świata w imieniu bogów. Dodatkowo zrozumcie, że ten typ... Gówniany styl, no i kiepski face. Jest tym samym typem, co w jedynce. Co więcej, z tego co czytałem, te gry są bardzo ze sobą powiązane. No bo spójrzcie tylko na to płonące miasto w tle. Risen II absolutnie nie tłumaczy nam, czemu to miasto płonie. Jednakże wynika to z tego, że mieliśmy pojedynek z bossem w Risenie jedynce. Sumarycznie czepiam się tylko i wyłącznie dlatego, że jestem trochę złośliwy, ale troszkę szkoda, że w momencie, w którym mamy przedstawioną jedną z fajniejszych lokacji w tym tytule, mamy całkowicie pominięty jej lore. Ale mniejsza już te głupotki, zajmijmy się fabułą tego tytułu. Grę rozpoczynamy tak jak każdą prawdziwą polską grę, od zapicia się w swoim własnym pokoju. Bezimienny z serii Gothic wzywa nas na jakąś pogawędkę. Oczywiście z racji na wielki szacunek, jaki do niego żywimy, z tego powodu, że przeżył Gothic 3 Zmierzch Bogów, udajemy się tam. Nie o sztorm się martwię, ale o to, co ukrywa. Spójrz. Musimy ratować... Marcin Najman! Jako, że drugi bezimienny nam nie pomoże, udajemy się na plażę sami. A któż to taki? Jaka kobieta na plaży walczy z takimi potworami, które są typowe przecież dla świata Risen? Nigdy przecież nie widzieliśmy tej kobiety w Risenie pierwszym. Twórcy zaskakują nas ponownie, ponieważ to jest Patty z Risena pierwszego. How you doing? Pomagamy typiarce, na pewno będzie wdzięczna, możliwe, że nawet dostaniemy parę sztuk złota. Tak mnie nie uratujesz. Radziłam sobie sama. Kurwa! Patty? W tym momencie w Risenie następuje bardzo dużo pierdzielenia, ale ja postaram się wam to skrócić oczywiście. Należymy do Inkwizycji. Inkwizycja ma nie po drodze z Marą. Z Marą nie po drodze mają też piraci. Więc jako wielki bohater Inkwizycji zostajemy z niej wywaleni po to, żeby ponownie mieć przygodę od zera do bohatera, żeby dołączyć do piratów i wraz z nimi zdobyć broń, która będzie w stanie pokonać Krakena Mary, który no... niezbyt się podoba Inkwizycji. Na pewno w przyszłości ta fabuła nabierze większego sensu. Póki co jednak musimy udać się na odpowiednią wyspę, żeby dołączyć do piratów, no bo wiadomo, że piraci stacjonują akurat na tej wyspie. Dzień dobry, zaraz będziemy oczywiście wracać do fabuły, ale mam tutaj pewne przemyślenia, którymi chciałbym się podzielić. Risen 2 w naszym kraju raczej nie jest tak kultowy jak jedynka. Pewnie to jest chociażby związane z tym, że nie jest już tak gotikowy jak Risen 1. Tutaj w pierwszym rozdziale raczej nie dołączamy do żadnego obozu, a przynajmniej nie mamy na to wpływu do jakiego. W dodatku tutaj w większości mamy piratów, co już chcieli robić przy Gothicu 2. Osobiście jednak, Risen 2 przypadł mi o wiele bardziej do gustu. Możliwe, że to jest związane po prostu z polskim dubbingiem, a z tym mi się kojarzą właśnie najlepsze RPG wszechczasów. Szczerze, myślę, że powód jest troszkę bardziej złożony. Mianowicie, tutaj szanuję twórców faktycznie za to, że chcieli zrobić coś nowego. Ten tytuł po prostu definitywnie odcina się grubą kreską od tego, czym był Gothic. I w samym tym założeniu myślę, że nie ma nic złego. Problemem jest oczywiście egzekucja tego i tutaj już nie jest najlepiej na świecie. Myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć, że ludzie odpowiedzialni za ten tytuł po prostu nie są najlepszymi deweloperami pod słońcem. I przede wszystkim ci ludzie nie potrafią zrozumieć, czemu taki Gothic był tak ogromnym hitem w niektórych krajach, czemu jest tak kultową grą w niektórych społecznościach. A w momencie, w którym tego nie są w stanie zrozumieć, to nie są w stanie tych najlepszych elementów, które im wychodziły definitywnie, przenieść na Risena. Przy czym, tak jak wspomniałem, doceniam naprawdę to, że przynajmniej ci ludzie próbują zrobić coś nowego. Trafiamy na Takaki Góra Na tej wyspie oczywiście mamy do wykonania różnorakie zadania. Jednakże coś, czego na pewno nie można o tych zadaniach powiedzieć, to to, że są skomplikowane. Zwłaszcza w momencie, w którym znacie już Gothica. Ilość NPC-tów jest na tyle mała, że ogarniamy bardzo szybko, co jest gdzie. W dodatku, przez samą strukturę Risena II, bez jakichś większych obaw jesteśmy w stanie zwiedzić całą wyspę. Oczywiście przybliżę wam parę questów, żebyście zrozumieli, jak bardzo nieskomplikowane one są. W ramach naszej podróży natrafiamy na pewnego kucharza, który potrzebuje pomocy w kuchni. Oczywiście nasza postać nie potrafi niczego ugotować, ale mamy naszą Patty.
a ty wyglądasz jak stary dziwak, który prosi się o kopniaka w jaja. I tutaj, w tym miejscu chciałbym się zatrzymać. Tak jak widzicie, mamy trzy opcje dialogowe do wyboru. Jedna kryje się za statystyką złotousty. Zapewne myślicie, że jakaś z tych opcji dialogowych, które nie są ukryte za statystyką, doprowadzi nas do tego, że Patty pójdzie gotować, ale przy mniejszych benefitach dla nas. Niestety nic bardziej mylnego. Musimy mieć tą statystykę złotoustego, żeby w ogóle rozpocząć ten quest. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak te skille wyglądają w późniejszych etapach rozrywki. Na przykład może być faktycznie tak, że w momencie, w którym mamy daną statystykę, to będziemy mieć lepszy outcome niż w momencie, w którym byśmy tej statystyki nie mieli. Ale póki co, te statystyki są po prostu bramami nie do przejścia. I to jest bardzo słabe. Zwłaszcza, że z tego co rozumiem, to te statystyki są mocno związane z ekwipunkiem, który aktualnie nosimy. No więc, kupujemy sobie jakąś koszulkę, rozmawiamy z Patty i w tym momencie jesteśmy w stanie ją przekonać do tego, żeby pracowała w kuchni. My w tym czasie możemy się udać po mięso do okolicznej osady. Dosłownie quest polega na tym, że idziemy po prostu w jedno konkretne miejsce, odnajdujemy NPC-ta, mówimy mu: daj mięso! On nam daje nasze mięso i wracamy do Patty. W naszych licznych podróżach napotkaliśmy pewnego pajaca, który stwierdza, że potrzebuje trzech głów, które na pewno przysłużą mu się jako dekoracje nad kominek. Sam quest sprowadza się do tego, że idziemy do dżungli, spotykamy tam tubylców, z którymi mamy pojedynki. W ramach pojedynków bierzemy ich głowy i głowy zaprowadzamy do gubernatora miasteczka, w którym znajdowaliśmy się. Teraz myślę, że jesteście już w stanie na luzie uwierzyć w to, jak bardzo nieskomplikowane są to questy. W tym momencie, po uzyskaniu podstawowego ekwipunku, który po prostu sobie kupiliśmy, możemy udać się do osady piratów. Ej, ty! Gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. Zaraz, zaraz! Przecież przychodzisz z Puerto Sacarico! Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? Ale mam piracką chustkę. Przekonałeś mnie. Najwyraźniej piracka chusta to były na tyle solidne argumenty, żeby przekonały tego pirata, że jesteśmy piratem. Wchodzimy do wioski i naszym celem jest odnalezienie ojca Patty, który się ukrywa oczywiście na statku. Opuściłeś mnie. Posłuchaj, pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Wsadź sobie ten worek. Po tej dosyć dziwnej scenie mamy za zadanie dołączyć do piratów, ale musimy ich oczywiście przekonać, że jesteśmy użyteczni. Musimy w tym celu wykonać wszelkie misje, które dostaniemy właśnie w bazie pirackiej. Pierwszy quest, który napotkaliśmy, to odzyskanie ciuszków więźnia, którego spotkaliśmy w tej wiosce, z której zaczynaliśmy naszą przygodę. Nie ma tutaj w zasadzie niczego, o czym warto by było wspominać, ale strażnicy w koszarach najwyraźniej nagrali się w Gothica I za mocno, ponieważ postawili barierę ochronną właśnie w koszarach, skąd mieliśmy bodajże zabrać buty dla tego więźnia. O co tu chodzi? Po tym, jak w zasadzie odzyskaliśmy wszystkie ciuchy tego więźnia, możemy go uwolnić. I to też robimy, oczywiście. Mistrza, bierz go! To prosiłeś. Po tym, jak uwolniliśmy więźnia, daliśmy mu ciuchy. I to wszystko na oczach strażnika, którego potem pobiliśmy, pewnie nie będą nas lubić w tej mieścinie. Otóż nic bardziej mylnego. Wypuściłeś więźnia? Coś ty sobie myślał? Nie wiem, czemu na mnie patrzysz. Mam uwierzyć, że co? Sam się uwolnił? Misja została wykonana. Innego razu Stalowobrody rzuca przed nami wyzwanie, żeby w ogóle dostać się do jego pirackiej łajby. Mianowicie, musimy wznowić dostawy rumu. Robimy to w karczmie. W karczmie się okazuje, że dostawy cukru i wody zostały wstrzymane z jakiegoś powodu. Jeśli chodzi o wodę, tutaj nie będę się rozwodzić, ha ha ha. Idziemy nad okoliczną rzekę i zaganiamy robotników do roboty. Jeśli zaś chodzi o cukier, to sprawa wydaje się tutaj troszkę bardziej skomplikowana. Mianowicie, dostawcą cukru jest wieżowiec Jack. Jestem Jack. Stary Jack ci nie pomoże. Wszędzie było pełno termitów. Próbował się ich pozbyć. Zaatakował. Powinien chyba wiedzieć, że to nic nie da. Gościu opowiada nam wspaniałą historię o tym, że termity zabrały mu cukier w workach.
I oczywiście, według niego i według naszego bohatera, atakowanie termitów absolutnie nie ma sensu. To też będziemy robić w ramach tego questa. W momencie, w którym robactwo zostało już pokonane, jesteśmy w stanie odzyskać właśnie skradziony towar w postaci cukru, a dostawy rumu mogą zostać wznowione. Następny quest otrzymujemy ponownie od karczmarza Berbelucha. Mianowicie jakiś ziomeczek, czy też jakiś pajac po prostu zachowuje się podejrzanie. W nocy wychodzi gdzieś z karczmy, a jest to niepodobne do Polaka, żeby wychodził o własnych siłach. Czekamy do nocy i śledzimy koleżkę. Nasze przypuszczenia okazały się być słuszne. Otóż nasz koleżka poszedł sobie na rendezvous z rybą. W świecie Risen 2 Mroczne Wody nie tolerujemy zoofilii, więc zdzieliliśmy po głowie jednego i drugiego. Dzięki tym właśnie questom, które zrobiliśmy, możemy już udać się do Stalowobrodego i zostać piratem. Ale przed dołączeniem do piratów musimy zrobić coś jeszcze, przysiąc na wszystkie swoje matki, że dołączamy do tej załogi. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ha, to dopiero będzie zabawa. Odpowiedzcie mi proszę, jakim do cholery cudem moderzy odpowiedzialni za kroniki Myrtany zrobili na silniku Gotika lepszą przysięgę przy dołączaniu do jakiejkolwiek gildii? Tymczasem tutaj ta zabawa dosłownie polega na tym, że powtarzamy po typiarzu parę zdań. Ale zostaliśmy piratem, jej! Jesteśmy w stanie się dzięki temu udać na następną wyspę, którą zwiedzimy sobie już w następnym odcinku Risen 2 Mroczne Wody, skrót fabularny na kanale Gniazdo Nostalgii, w każdy wtorek w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia, ziom!